uroczystość Najświętszego Serca naszego Pana Jezusa Chrystusa. W kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze z wielką radością pragniemy przywitać naszych braci i siostry z polskiego kościoła grecko-katolickiego. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni i prosimy o odprawianie świętej liturgii w tym miejscu, które przecież tak pięknie łączy to, co w kościele wschodnie z tym, co zachodnie. Spojrzenie w oczy Matki, w tę świętą ikonę, która jest oknem do nieba, dowodem wielkiej świętej obecności, niech nas łączy w tym braterstwie. Blago jest powiedzieć się Gospodowi i śpiewać imieniu Twojemu Wszechwyższy, modlitwami Bogorodicy, spase, spasy nas. Сповіщати зарання милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Поправи, Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас. Часу нам не вистачить, щоб оповісти це все, що святий Іван Павло II вчинив для світу, вчинив для Польщі, для України. А плоди його місійних трудів ми ще довго будемо наново відкривати та вчитися з них, як будувати наше, так церковне, як і суспільне життя. Для спільного нашого добра, на спасіння душ наших. В часі молебня до Пресвятої Богородиці в соборі Святої Софії в Римі в ювілейному році тисячоліття хрещення Київської Руси цей святий папа говорив: українська душа в кожній життєвій ситуації залишається під ласкавим оком Марії. Знерушимо і стіни в Києві Одегітрія і Пригорща, іде поруч з українським народом, поділяючи його долю упродовж історії. І нині вірний народ не перестає дякувати Богові разом з Пресвятою Дівою за отримані ласки. Сьогодні до цієї нашої подяки Всевишньому за отримані ласки приєднуємо і нашу подяку за життя, за пастирське служіння і любов до нашої церкви святого Івана Павла II. Амін. Слава Ісусу Христу! Heroin,
Kościół grecko-katolicki z Polski, z Ukrainy gości na Jasnej Górze nie pierwszy raz. Arcybiskup Eugeniusz, metropolita przemysłowo-warszawski, mówił o tym w czasie dzisiejszego kazania. W latach 80. przygotowując się do jubileuszu tysiąclecia chrztu Rusi Ukrainy, który ma miejsce właśnie tutaj w roku 1988, każdego roku w ramach nowenny przygotowującej nasze uroczystości byliśmy tutaj, na Jasnej Górze, u stóp Matki Boskiej Jasnogórskiej. Modlili się z nami i nasi wierni z Polski, ci, którzy mogli przyjechać z Ukrainy również, a zwieńczeniem tych uroczystości, przygotowań był rok właśnie ten jubiluszowy, 1988, z udziałem Episkopatu i Kościoła Ukraińskiego, Kościoła Grecko-Katolickiego i również Kościoła Rzymsko-Katolickiego z Polski. Dzisiaj odnawiamy te pielgrzymki. W ubiegłym roku byliśmy pierwszy raz, w związku z tym, że tutaj w Częstochowie mamy parafię grecko-katolicką, że są również tutaj obecni obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski, tutaj mieszkają, pracują i modlą się. I też z Częstochowy i z całej terytorium naszych obydwu diecezji w Polsce wierni przyjechali, by modlić się u stóp Matki Boskiej. W tym roku również miała być pielgrzymka zwyczajna, ale stan zagrożenia epidemicznego nie pozwolił na to, dlatego też jesteśmy obecni dzisiaj w taki szczególny, wirtualny sposób. Dlatego też chciałem najpierw podziękować ojcom Paulinom za to, że dali nam czas i miejsce i możliwość modlitwy tutaj przed ołtarzem. Dziękujemy, witamy również księdza arcybiskupa Wacława, który obiecał, że będziecie z nami modlić i prawdopodobnie z nami jest też po drugiej stronie ekranu. Witam również i dziękuję za wspólną modlitwę wszystkim wiernym rządku rzymskokatolickiego, którzy są dzisiaj z nami, którzy byli z nami, którzy przystępowali do Komunii Świętej i łączyli się z nami w czasie tej naszej pielgrzymki. Chrystus, istinny Bóg nasz, modlitwami preczystej swojej Matery, święty, sławny, wszechwalny apostolów, prepodobnych i bohonosnych ojców naszych, i wszystkich świętych pomiluj i spasę nas, jak błahej i człowieka lubać. Amen.